Siema, z tej strony ja, OVEN13, a to już piąty odcinek. W tamtym odcinku się pomyliłem, tamten był czwarty, ten jest piąty, więc sorry za pomyłkę, ale no wiecie, każdemu się zdarza. To jest właśnie piąty odcinek z naszej serii, więc jeszcze pięć odcinków do meczu. My jesteśmy przed sklepem. A i zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, aby was nie ominął żaden film na tym kanale. A i nieźle poleciał ostatni filmik, no bo w cały dzień mamy 7 łapeczek. I tam 30 chyba coś wyświetleń, nie wiem. A, i właśnie będziemy podpisywać umowę z Darkiem, żeby pracował w naszym sklepie. Dobra, ja już nie przedłużam, lecimy do odcineczka. Siema, Darek. Siema, siema. Co tam u siebie? No, miałeś tu umowę podpisać, nie? No, już podpisałem. To czekaj, czekaj, o tutaj, o, masz, podpisz. Masz tu, o. Dobra, to podpiszę na tym stoliku. No masz, dobra. Masz. Jak coś widzowie, to tutaj... Dobra, bierę. Jak coś widzowie, tutaj się kawa wylała. Darek, jak no. Ty? Grubo było. Sorry. Dobra. Dobra, to ile tam za dniówkę? Dwie... Czekaj, ile? A i widzowie... Dobra, czekajcie. Czekajcie, ja na chwilę tutaj nie gadam z Darkiem. Tutaj widzowie, każda jedna łapeczka w górę to 1000 dolarów dochodu naszego sklepu. Czyli 7 łapeczek, to ostatnio 7000 dolarów. A, zmieniam twój ten. Będziesz tutaj 500 dolarów za odcinek dostawał. Spoko? Znaczy za dzień, sorry. Okej. Dobra. A, właśnie. To ja idę. Zapomniałem. Chodź, za mną. Nie idź jeszcze nigdzie. Chodź za mną. Dobra. Bo jest taka sprawa. Dobra, czekajcie. Czekajcie, zaraz widzowie, pójdę za Darkiem, ale najpierw chciałabym powiedzieć, że skończyło nam się właśnie wypożyczenie naszego auta. No i nie mam aktualnie czym jeździć. No co tam chciałeś? No to... Coś ci się spodoba, no bo mam dla ciebie prezent. A widzowie, bo no, dzisiaj... No sam zobacz. A widzowie, bo dzisiaj są urodziny Maxa, więc no... Patrz, co ci kupiłem. Nie! Tutaj stoi. To jest ten Mustang, którego wypożyczyłem? Tak, ja ci go wykupiłem. To jest ten sam? Tak, to jest ten sam. Nie. On ja jest mój? Tablicę teraz nie mogę zobaczyć. On jest mój? Zobacz sobie tablicę. Tak, teraz jest twój. Ej, no bez kitu, te same. Masz kluczyki. Dzięki. A umowę? A, no to masz też. Dobra, dobra, dzięki, podpisuję. O. Podpisuję, okej. Okay. Dobra, jadę się przejechać. Już nie jeździłam, ale teraz jest mój, to się nim je... Wsiadasz? No, dobra. Tak. Kurde. Zamknij drzwi, nie mogę obrysować prezent. Bo będziesz musiał do mechanika. No. Czekaj, ja bym się pojechał przebrać, wiesz? To ja czekam w aucie ktoś. Bo trochę gorąco. Widzowie, przebierzemy naszego tutaj Maxa, bo już nie może ciągle w tym samym chodzić. Czekajcie. Dobra, tak. Tutaj jakiś luźny strojek. Czy ja właśnie coś kupiłem? Tak. To będzie na jakieś imprezki. Dobra, widzowie, przebraliśmy się już. Wyglądamy tak. Trochę ten, tak drip, trochę. Siema, Darek, już jestem, jak coś. Wsiadam. No, ja tutaj przewietrzę auto, żeby nie było tak gorąco w nim. Spoko. Czekaj, jadę ten. Teraz... jadę obciąć włosy, bo mi już trochę zarosły, wiesz?
A ty zaraz do roboty musisz Ja spadać. niedawno. Ty zaraz musisz do roboty spadać do mnie. Ło! Co ty zrobił? Nie wiem. Drzwi odpadły i nie zapięło, nie mam zapiętych pasów, a drzwi odpadły, więc. Dobra, to mogę ci stawić tego mechanika. Już nie będę taki. Dobra, naprawi mój mech. Ja mam prywatnego mechanika. 50 dziennie mu płacę. O, Boże. Naprawi. Spokojnie. Chociaż jest przewiew XD. Dobra, proszę pani. Ja bym poprosił coś, co teraz jest na modzie. A, i chciałbym ten. Obciąć mój zarost. Tak, gładziutko. Gładziutko. Tak, gładziutko. No dobrze, tak. Gładziuteńko tutaj. Bo trochę na starego wyglądam, a proszę pani, ja mam 17 lat. Za niedługo 18. I tą fryzurę bym też chciał zmienić. Fryzury. Trochę mi podrosła, więc ja bym chciał zrobić jakieś dready, proszę panią. Ma pani takie coś w katalogu? Dready może? Ma pani? To ja poproszę. I proszę je przefarbować. Jaki kolor? A ja taki jakiś. Ja bym chciał taki jakiś. Jakiś taki nietypowy. Niebieski, proszę panią. Nie, proszę panią, ja jednak. Nie, zielony. Dobrze? Niech pani mnie tutaj ogoli na zielone dready. O, dobrze. Doczepy to są? A nie, to z moich włosów. Dobrze, dziękuję, do widzenia. A jeszcze ile płacę, proszę panią? A muszę zdjąć tą czapkę. Czekajcie, zdejmę czapkę, żeby wam pokazać. Ej, pokażę ci zaraz, Darek, moją fryzurę. Pa. Tylko zdejmę tutaj czapkę. Zdejmę okulary i czapkę. O, patrz. Tak wyglądam. Ogoliłem sobie zarost i zmieniłem sobie na dready zielone. Git? Halo? Czekajcie, muszę go. Żyjesz? Czekajcie. Liścia mu walnę. Pum! Kurde. Liścia mu walnę, czekajcie. Pyk! Jak byłem ostatnio O! się obciąć, to ten. O! Pani mi proponowała dready, bo są bardzo fajne. Dobra, proszę pani, ile płacę? $100? Dobrze, proszę. Dobra, do widzenia! Ej, zarąbiście mi obcięło. No, dready są zarobiste. Nawet mi proponowała, jak byłem ostatnio u niej. A i widzowie, napiszcie, czy jutro chcecie Brawl Starsa, może jakiegoś live'ika. Teraz Filip, halo? No. Może w środę jakiś live'ik? No, może być. Środa zależy od o której. Bo jak tak to wiesz, jak tak koło 19:20 to dam radę, ale tak to nie. Więc napiszcie, czy chcecie live'ika. Jeżeli chcecie, no to może będzie. A jutro zapraszam was na luźną seryjkę z GTA. Właśnie też z Filipem. Ale normalnie nie jako, nie RP, nie roleplay, tylko normalne. Takie luźne. Jaki luźny odcinek będzie? Na razie wam nie zdradzimy tego, żebyście ten. A i Żebyście sobie zobaczyli sami. wpadajcie do Filipa. Filip, podaj swój nick na YouTubie. Filipek przestrzyka X. Więc wpadajcie, tam za niedługo też się pojawi fajna seria, jak to Napiszę się. To się. w komentarzach. Napiszę w komentarzach. Dobra, to Filip napisze w komentarzach i ten. No i za niedługo tam pojawi się fajna seryjka Życie Karla, więc zapraszam też. Dobra, No. widzowie, już wracamy do roli. Ej, Derek, wiesz co? Głodny jestem, zjadłbym coś, kurde. Dobra, no to pojedźmy. To zaznacz mi gdzieś na GPS-ie jakieś jedzenie. Już patrz. Co tu?
Może nie wiem, do sklepu. Do sklepu bym pojechał gdzieś. Może żarcie kupić jakieś. Nie Da? wiem, pojedźmy. To znasz? Tutaj, nie, to jest nasz. Czekaj, czekaj. Zaznacz jakiś sklepik na GPS-ie. A ty zaraz do roboty lecisz, nie? No. A i słuchajcie, widzowie, nasze urodziny są to 20 odcinków, więc teraz jest tak wyjątkowo. W 20 odcinku będzie, potem w 40, 60, 80, 100, 120 i 140. Bo plan na tą serię to jest 150 odcinków. Dosyć dużo, ale kto nie da rady, jak nie ja? I Filip. Akadarek. Filip, co o tym myślisz? 150 od... na 150 odcinków tej serii. Do końca 2025. Damy radę na spokojnie, jak do końca tam następnego roku, to na spokojnie. No, więc Ja słyszycie. bym dał radę w tym roku. A ja nie. Nie mam tyle czasu, niestety. I w tym tygodniu jest daily, bo wbiliśmy 80. Znaczy, jeszcze nie wbiliśmy, ale już robię daily. Dobra, ja sobie tutaj wezmę kolkę i batoniki. Dobra. Dziękuję. Ja tylko kamerę. Czekaj, ja sobie ten. Czekaj, napiję się jedno piwko. O, ale lepiej. Ja może poprowadzę za ciebie, bo jak z piwo pijesz, to. Dam radę, chłopie. No spokojnie. Zjem sobie te drażetki. Wypiję kolkę. Jeszcze zjem sobie tego batonika. Dobra, to możemy lecieć. Ej, ja sobie bym kupił kamizelkę, jakby wiesz, ktoś na nas zamach robił czy coś. No. O, blisko jest strasznie Jakby stąd. lości chcieli się zemścić jeszcze. No, zemsta była słodka. No. Aj. Oho! O kurde. Frejerze! Kurde, debilu. Chodź tu, chodź tu. Debil jakiś. Mam karabinek z ostatniej zemsty. No i drugie drzwi mi odleciały. Dobra, nieważne. Trzeba pojechać do mechanika. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał tutaj kupić kamizelkę, tą taką najlepszą, pełną. Dobra, ja bym chciał od razu wziąć kilka. Tak, 10. Okej. Dobra, ja Dobrze. sobie dokupię amunicję. Ja już za... Potrzebuję. Ty, ja nie zapłaciłem w sklepie, czy zaraz się cofnę tam. Czekajcie, zjem sobie, bo głodny jeszcze jestem, nie najadłem się. Kurde, pejkusy se zjem. Ja tutaj amunicję. Jeszcze jednego pejkusa se zjem, dobra. Ile proszę pana za 10 kam... 11 kamizelek? Za 11... Granatnik. Dobrze, proszę Mam tu pana. Za 11 kamizelek, dobrze. Proszę tutaj $1000. Dziękuję. Widzowie, $1000 spada z naszego konta. Dobra, idę tam. Ej, jak coś idę zapłacić na stacji. Dobra, idziemy sobie tutaj zapłacić na stacji. Ajajajajaj. Napiszcie, widzowie, czy jak chcecie dołączyć do ekipki, to pamiętajcie, link w opisie. Proszę pana, ile tutaj za te rzeczy? $10? To proszę. Proszę, $10. Dobrze. Do widzenia. Proszę pana. O, podjechałeś? No. Dobra, ej, zawiozę cię do pracy, bo ty już do pracy musisz. A to ja twoim autem mogę pojechać. A tym motorem. Albo ja motorem. Ukradnę motor ci. Dobra, jedź do pracy. Nara. GPS to oznacza to. Nara, nara. Dobra, widzowie, o kurde. Z Darkiem już się chyba dzisiaj nie spotkamy, nie wiem, może. Czekajcie, bo coś. Pojadę sobie prosto.
Dobra, jadę prosto. Co to za gangusi? Ej! Ej! Co jest? Ała! Co to są za ludzie? Przy ja im nic nie... Powiedziałem siema tylko. Dobrze, że ja umiem się strzelać. Co jest? Nie, uciekam stąd. Dobrze, że mnie policja nie goni. Mam nadzieję, że mnie policja nie goni. Dobra. Jedziemy. Okej, jadę tam prosto. Dobra. Teraz, widzowie, pojedziemy sobie. A jednak się jeszcze spotkamy z Darkiem, bo umówiłem pewien właśnie skok. Jak poszłem tam do sklepu, to wy nie widzieliście wszystkiego. Darka tam jeszcze. Darek tego nie wie. Za to, że na urodziny mi dał. No, odkupił furę, która mi się bardzo podobała. Mówiłem mu to. Wy tego nie słyszeliście, bo to było poza odcinkiem. I ta fura mi się bardzo podobała, mówiłem mu to. On mi to kupił, więc dzisiaj w odcinku będzie skok spadochronem z Darkiem. No. Więc oglądajcie. Oglądajcie. Co? A teraz ja gdzieś jadę. Gdzie ja jadę w ogóle? Nie wiem, tak krążę po tym mieście, nie wiem co ja robię. Pojeżdżę może na taksówce tą furą. Tylko, że może ją naprawimy. Lepiej. Ja bym ją trochę stuningował. Jak widzowie, to jest taki luźniejszy trochę odcinek z tej serii. Czy mega fajny prezent dostaliśmy, ale żadnej. No, strzelanina to była z tymi, kurde, gangusami przed chwilą. Nie wiem, co się stało. Ja sobie jadę, powiedziałem siema. A chłopy do mnie zaczęły celować i strzelać. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ty, bo ja mam klamę w ręce. Czekajcie, schowam klamę. A, i napiszcie, bo ostatnio z tym Filipem takim, co na taksówce go woziłem, skontaktowaliśmy się, więc napiszcie, czy nie chcecie jakiejś może potężnej kradzieży fury. Jakiejś mega drogiej. Naprawię tutaj, pyk. Okej. Okay. Zajęło nam to 3 godziny naprawianie tej fury. Jeszcze teraz niech ten. Tutaj nam może jakiś, nie wiem, lakieruje. Niech polakieruje trochę. Jakiś inaczej może. Matowy jakiś, o. Dobra, na taki zielony matowy może. Albo o taki matowy. Co jest? Sprawdzę tutaj paletę o taki. A, nie mogę. A, dobra. Nie macie na stanie, okej. Taki fioletowy ja bym chciał. Jeszcze dodatkowym kolorze. Taki metaliczny może jakiś. Nie, matowy też. Matowy. Matowa czerwień taka, proszę pana. Ile za to płacę? Za naprawę? Okej. Okay. To ja panu tutaj dam, pyk. Dobrze. Proszę tutaj. I pyk, widzowie, 3000 spadło z naszego konta. Trochę na tym odcinku wydaliśmy, ale fura się prezentuje pięknie. Dobra, jedziemy na taksówce. Dobra, czekajcie. Mam jakiś kurs pod... A, Darek już skończył pracę, to zaraz go zabierzemy. Ale jest jakiś kurs pod moją pra... pod mój sklep, więc jadę tam. Kurs, okej. Jadę tam, pyk, pyk, pyk. Jadę tam, kurs. Kurs, znaczy jestem, znaczy teraz nie jestem taksówką, tylko jestem Uberem. Bo tu więcej płacą podobno, więc nie wiem, może. Okej, pyk. Okej,
Okej, jadę prosto. Okej, tutaj. O, mijam furę. Jestem. Dobra, podjeżdżam pod mój sklep. Gdzieś tu powinien być ten. Halo? Ktoś tu zamiewał kurs? Halo? Halo? Czekajcie, wyjdę tam. Halo, No halo, halo. ktoś tu zamiewał kurs? Siema, Darek. Kto tu zamiewał kurs? Ty? Czekajcie, Ja już nie zamierzałem. sprawdzę na Ja aplikacji. tutaj pracuję na dwie kasy, pracuję z nim. A, dobra, spoko. Czekajcie. Przyszedł właśnie. Czekajcie. Jak on się tam nazywał, nie pamiętam. Pomyliłem, dobra, pomyliłem. Mariusz, nie ma Mariusz. Sorry, pomyliłem, jak coś jadę. Mam to nawet. Widzowie, jestem głupi. Naprawdę, nie wiem, nie mogę być tak. Dobra, czekajcie. Jednak nie jeździmy na kursach. Właśnie ten. Napisałem, że nie jeżdżę. Co możemy porobić teraz? W sumie? Ej, widzowie. Dobra, czekajcie, o której Darek kończy pracę? No już za godzinkę kończy pracę, więc go weźmiemy zaraz. Nie, może jakaś kradzież fury? Dobra, czekajcie. Okej. Halo? Halo? Filip? Filip, to ty? Tak. Tak. Ej, znajdź mi jakąś furę dobrą. Nie wiem, jakąś chłopie. Git furę w miarę. A, klasyczka. Ty możesz mi klasyczka znaleźć. Ruiner trójka, tak? Nie, ruiner po prostu. Ej, czekaj. Widzowie, dobra, ej, halo. Ej, mam akurat ruinera przed sobą. Czekajcie. A ja do Darka podskoczę. Darek! Co tu się stanęło? Co ty tak Weź moją daleki furę! stąd? Weź moją furę! Weź moją furę! Ja muszę. Wysiadasz, babko, wysiadasz. Wysiadasz. Dobra, jedziemy. Nie mogę jej obrysować. Dobra. Do Jadę. kogo zawodzisz? Dobra, my już nie słyszymy Darka tutaj. Odjechaliśmy już od niego. Dobra, czekajcie. Czekajcie, zadzwonię do Filipa. Halo, Filip. Gdzie to mam podwieźć? Na LS Customs? Dobra, jadę. Dobra, widzowie, wracamy na LS Customs. Z jakiegoś powodu, nie wiem. On tam też urzęduje. Taka szybka furka. W miarę dobra. Będzie większy hajs. Myślę, że jest. Nie, czekaj. Halo? Co? Czy chce jakąś większą robotę, lepszą furę? Za mega dużo hajsu? Dobra. Jasne, że chce. Spoko. Dobra. A i że ta fura. Jest warta dużo, ale że tą furę to mam ten. To jest na przygotowania, że ja ukradam i nie muszę płacić za przygotowania. Dobra. Spoko. Spoko. Dobra. Oczywiście. Dobra. Ej, to jest dla mnie mega dobrze. Spoczko, bratku. Dobra, to już dostarczam. Ja już jestem. Dobra, ja już tutaj ziomek dostarczyłem, ten, masz tutaj kluczyki, bo były w statucie, nie wiem. Dobra. I kiedy się szykujemy? Za 2 dni. Okej, okay. Czyli widzowie, za 2 odcinki jest kradzież wielkiej fury. Więc okej. Okay. O, co jest? O, przywiozłeś moją furę? No, ja właśnie ukradę sobie jakąś, bo sobie A ty już zrobię. skończyłeś? Nie, wsiadaj! Ty już skończyłeś pracę, wsiadaj. Ciul, niech będzie rozwalone. Wsiadaj. Już skończyłem pracę? No. Super. Co O. teraz? Słuchaj, ty mi kupiłeś tą furę, nie? No. Wiem, że to niby prezent na urodziny, ale ja ci się chciałem trochę odwdzięczyć, więc jedziemy na skoki spadochronowe. Co ty gadasz? No, skakałeś kiedyś? Dobrze, dobrze, że mam ze sobą spadochron.
Ale tam są, ale tam są. A, dobra, bo ja miałem z tobą. No to w sumie nie będę sobie O używał. kurde, niedawno na... Ale Nie, kurwa, jeszcze nie, jeszcze niedawno naprawiłem tą furę, trudno. no. Zapłaciłem... No ale jakoś bardzo się nie rozbiło, szyby się nie pobiły, to chociaż tyle. Nie no, szyby się właśnie pobiły. Z tyłu. A z tyłu, aaa! Dobra, tutaj gdzieś jest taka jakaś... Jakaś budka gdzieś tu jest podobno. Wysiadaj. Jakaś gdzieś tu jest budka podobno. I do niej mam. Ja zaparkuję, a nie ty. Sorry. Dobra, spoko. Czekajcie. To jest na górze, to jest na górze. Ta, to jest tutaj na górze. Jakie mam niby tu... A, dobra. Dobra, już idę. Ej, boję się. Dobra, lecę! Ja też. Bum. Lecę. Ominąłem... Ominęłem te punkty, które nam wyznaczyli. No ja też ominęłem. Pyk. Okej, bo oni nam kazali lecieć w... Aaaa! W pełne... W takie punkty. Widzowie kazali nam lecieć. Nie wiem po co. Ale kazali, no to... Trzeba. Nie wiem, ja tu nie jestem specjalistą. Znaczy ten złoty medal nie jest ważny, ale ważne jest bezpieczne wylądowanie. No właśnie, bo... ja zapłaciłem i jak... Widzowie, jak nam dobrze pójdzie, to możemy wygrać nawet pieniądze tutaj na tej atrakcji, więc bardzo fajnie. A tutaj teraz ważniejsze jest życie. Pyk. Dobra, lecę. Dobra, widzowie, już lecimy powoli. Czy ja przynajmniej nie wiem jak ty? Ja rozleciałem. Już? I pyk! Udało mi się. Okej. Okay. Zapłaciłeś za to? Tak. Zapłaciłem za to $500 za dwie osoby, więc pyk! Ej, 3000 nagrody dostałem. Dobra widzowie, 3000... 500 spada z naszego konta, cyk, ale 3000 wpada na moje konto, pyk, więc zarobiliśmy. Piękny, luźny odcineczek, widzowie. Właśnie tutaj dużo interakcji z Darkiem, już nie takiej kryminalnej, gangsterskiej. A, ale teraz się zaczyna gangsterka, więc oglądajcie do końca. Czekajcie, pyk. Ej! Halo! No? Czekaj, przez walkie-talkie z tobą gadam jak coś. Widzowie, gadam przez walkie-talkie jak coś. Gdzie jest? Ej, weź do mnie, weź czekaj. Widzę, gdzie policja jesteś. Mnie goni. Policja mnie goni. Musimy się ukryć. Aha. Pilnie. To... Jeszcze dostaję na pojazd muszę oddać. Bo ten, bo on coś tam z cała, tam kasiorkę można zarobić. A, to nie wiem. Nie. Jadę. Nie. Jadę tam. Dobra, jak coś to ja się odłączam z walkie-talkie. Jak coś to... Jest! Jak blisko. Ja się rozłączam z walkie-talkie, nara. Nara. Dobra widzowie, jesteśmy już sami, jedziemy tutaj, bo słyszałem o takim pewnym gościu. Martin Madrazo chyba. Tak, on się jakoś chyba tak nazywał. On nam pomoże, bo chce założyć własny gang. Tutaj. Na tym świecie. Tutaj w uniwersum naszym. Chce założyć własny gang. I... No i podbijać tereny, nie?
Więc teraz właśnie będziemy jechać do Martina, bo on ma pomóc mi znaleźć lokację, gdzie są te gangi. Właśnie znalazłem go. Kiedyś się tam z nim spotkałem i kiedyś mi to proponował, ale nie za bardzo chciałem. A teraz niezły hajsik można zrobić z gangów, więc bardzo chętnie. Okej, jadę. Okej. Dobra. O, Martin dobrze napisał ten. O, zrób misje porządkowe, coś tam, coś tam. Okej. Dobra. Mamy lokację gangów, więc ja już wiem, gdzie są gangi. Mam taką mapkę, więc no. I napiszcie propozycje dla barw i dla nazwy naszego gangu. Czy ja już mam pomysł na barwy? Ja chciałbym takie bardziej takie jakieś pomarańcz, coś takiego. Może jakiś, nie wiem, biały. Biały. Dobra, biały. Ludziowy. Mamy bar. Ludziowie, co ja bym powiedział? Ludzie, mamy barwy białe, to będą naszego. Takie będą barwy naszego gangu, czyli białe. A nazwa naszego gangu. Myślę nad White. Ale jakieś tak średnio. Ale też myślę nad. Jak to było? Jak to było? Czekajcie. My będziemy ogólnie mieli teren gangu. Będziemy przyjmować na razie. I nasz teren będzie się zaczynał. O tutaj będzie, na Legion Square. Całe Legion Square będzie nasze. Nie jest nasze. Jeszcze nie jest nasze, ale będzie nasze. Zobaczycie jeszcze w kolejnych odcinkach. I my. A nasz bank mógłby się nazywać. Nie mam pomysłu za bardzo. Co jest, chłop? Chłop okradł nasz sklep! Ej! Włamał się do sklepu, stój! Ej! Stój! Ukradł to, co było. Leżysz. Dawaj ten hajs. Bierę ten hajsik. Okej. Idę go tam odłożyć do kasy. Odłożę go do kasy tylko i możemy lecieć. Dobra, masz tutaj Mariusz. Dobra, dałem już hajsik Mariuszowi. Gdzie jest ten maluch? Dobry? Dobra. Dobry, Boże, co ja gadam. Dobra. Dobra, dobra. I znaczy napiszcie propozycje dla naszego gangu, a ja wchodzę na walkie-talkie do Darka. Czekajcie. Okej, pyk. Wchodzę na walkie-talkie. Halo? Jest ktoś na radiu? Halo, halo? Halo, jest Coś? ktoś? Jest ktoś na radiu? Halo, jest ktoś na radiu? Na Ja jestem, walkie-talkie? halo, O, słuchacie? jesteś. Ej, ogólnie chciałbyś dołączyć do mojego gangu? Bo zakładam. No, tak. O, Dobra, że czekaj! to dosyjmy. Aha, spoko, spoko. No A to to ty? mogę, no Ty, ja tak. też jestem obok Simeona. Ja muszę do garażu tu dostarczyć. Aha. Odwieżysz mnie zaraz pod sklep. W ogóle ktoś Kiedy ja chciał. będę pompał jeszcze? Ukradli nam w ogóle hajs ze sklepu, czaisz? Ale ja byłem akurat obok sklepu i go zatrzymałem jakiegoś złodzieja. Ale co, 20. zabrałeś mu pieniądze te nasze? No on zabrał, ale odzyskałem je i do kasy je włożyłem. Filip, ten. Na Czekaj. płot. Robię ci przelew na 5 stówek. Dobra, widzowie. 5 stówek spada z naszego konta. Pik! I budżet mamy na pewno dużo większy. Dużo mniejszy, widzowie. Nie, może nie dużo, bo czekajcie. Straciłem 500 na skok. Na 2000. Nie, tak, 2000 albo 1000 na ten.
Jeszcze tam trochę potraciłem. No tak, no, trochę możemy być na minusie, ale nie przejmujmy się, bo z 2 odcinki jest wielka akcja i też nasza kariera piłkarska się rozwija, więc no. Na no, wyniku za niedługo będą odcinki, nie bójcie się, na 10 odcinku będzie właśnie to. Dobra, widzowie. Nie wiem, gdzie jadę. Wiecie, ja z tobą pracuję. Dobra, pyk, pyk, okej. Dobra, widzowie, jadę sobie gdzieś. Zaraz wam powiem, gdzie jadę. Jadę sobie zrobić tatuaż. Tak, tatuaż z naszego gangu. I zmienię ten kolor włosów jednak, bo taki zielony to może nie. Zmienię na biały, tak jak... Ej, a w ogóle, Darek, ty nie wiedziałeś. Barwy naszego gangu to białe, więc... Ja przefarbuję włosy sobie na biało, na przykład. A i mamy tutaj ten, właśnie o tutaj mieliśmy tatuaż, o mamy tatuaż taki. Czekajcie, patrzę jakiś. Ale mocny tatuaż. Nie. Ja się dam może na lewej nodze. Ale z przodu się nie da. Prawa ręka, o. O! Ale koks to wygląda. Ajajaj. Dobra, chłopie, ja sobie pomyślę i się zobaczymy, nie? Dobra. Spoko, czekajcie, wejdę jeszcze raz na walkie-talkie. Halo? Halo? Halo, jesteś? Na walkie-talkie? Jestem. Dobra, spoko. Ja tu cały czas, chłopie, kradzioną furą jestem. A ja tutaj właśnie płacę... Czekaj. A co ty do... 2,99 to będzie, 2,99. A co ty tam, kurde, ten... No... Ty pracujesz jeszcze? No na nockę jestem. To chłopie, spoko. Ja się idę właśnie ten... Wiesz, ja przyszłem pomóc dobra, klientom. Dobra, Filip, musimy... Taka jest sprawa. Musimy przejąć dzielnicę. Widzowie, znaczy Darek, widzowie, a my widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Ten odcinek był bardzo luźny, nie było za bardzo jakiś strzelanin, a no co, już mówiłem, widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!